siema! Witajcie, dzisiaj jest wtorek, 27 stycznia, pozostało 338 dni do końca roku. Zapraszam na odcinek. Imieniny dziś obchodzą Przybyrat, Angela i Henryk. Oglądałem ostatnio polską nominację do Oscara, film Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Nie jestem znawcą kina, nie oglądam nałogowo filmów. A dlaczego obejrzałem ten film? Dlatego po prostu, że jest polską nominacją do Oscara. To był jedyny powód. Jak przeczytałem opis na Filmwebie, że jest to historia dziewczyny, która chce być zakonnicą i jest przed ślubami i ona jedzie do swojej ciotki i razem gdzieś tam podróżują. Uznałem, że no, nie ciekawi mnie ta fabuła i byłem troszeczkę zaniepokojony, ale film od pierwszych minut mnie mega wciągnął. Tam się nie dzieje nic. Ida przedstawia religijną gorliwość. Jej ciotka natomiast przedstawia taki cyniczny pragmatyzm. Jest zderzenie tych dwóch światów. To, co było na końcu filmu, to jeżeli będziecie oglądać ten film, to pewnie będziecie się spodziewali. Właśnie ja czekałem, kiedy w końcu się stanie to, co się ma stać. I w końcu, gdy się to stało, byłem taki okej. Troszeczkę byłem zawiedziony, ale potem jeszcze jest jeden twist, który odmienia cały obraz filmu. Pada tam kilka fajnych takich tekstów, sentencji i w sumie to jest film, moim zdaniem, opisujący ucieczkę człowieka. Gdzie uciekła ciotka? Widać, w co wchodziła przez całe swoje życie, żeby zapomnieć o wewnętrznym bólu. I widać, w co Ida ucieka. Dwie skrajne drogi w ucieczce od rzeczywistości, od realności. Ludzie mówią, że ten film przedstawia Polaków w negatywnym świetle, że to my zabijaliśmy Żydów i tak dalej, jesteśmy źli, niedobrzy, że to jest tak przedstawione antypolsko. Ja w ogóle tego nie dostrzegłem. Film, jeżeli chodzi o artystyczne walory, jest bardzo taki szykowny, stylowy, jest minimalistyczny. Tam wszystkie ujęcia są ze statycznych kamer, każde ujęcie jest takim obrazem. Zachęcam do obejrzenia Idy ode mnie solidne 2 na 10. Jestem zadowolony, że obejrzałem ten film i Wam też również polecam. Świętem na dziś jest Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. Zanim skończę ten dzisiejszy odcinek i udam się do pracy, chciałbym zadać jedno ważne pytanie. Czy zjadłeś już pączka?